obraziłeś się? Poczułeś się dotknięty. To znaczy ktoś spowodował, że ty poczułeś się źle. Poczułeś się źle, ponieważ odebrał ci trochę twojego poczucia wartości. Nie dość, że miałeś niskie, to jeszcze on ci odebrał swoim zachowaniem. Potraktował cię nie tak, jak chciałbyś być traktowany. I teraz co? I teraz chcesz być... Chcesz, żeby cię przeprosił. Znaczy, chciałbyś teraz odzyskać część utraconego poczucia wartości, a może nawet nie część. Może chciałbyś odzyskać więcej niż to, co straciłeś. Miałeś mało poczucia wartości i ktoś ci zabrał tę niewielką ilość, którą miałeś. I teraz powinien cię przeprosić, bo jak on cię przeprosi, to wtedy poczujesz, że ci oddał część twojego poczucia wartości. Będziesz żył w tym przekonaniu, że tak jest. W błędnym przekonaniu. Kochany, jeżeli się obraziłeś, to znaczy, że ty nie cenisz siebie wystarczająco. To znaczy, że ty dobrowolnie komuś oddałeś część swojej wartości. Oddałeś i jeszcze masz pretensje do niego. Kochany, posłuchaj, jak się kiedykolwiek następny raz obrazisz, to znaczy, że pora, abyś łyknął pastylkę, lekarstwo, medykament zwiększający twoje poczucie wartości. A tym medykamentem po prostu jest uśmiech.